By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Witam was kochani. Przychodzę z Denkiem. Tydzień minął, wiadomo, coś tam się zawsze skończy i zaczynamy. Posłuchajcie, na końcu zostawię wam to pierwsze. Moje ulubione torebki, chusteczki z Biedronki, 3-pak, 9,99, teraz jest chyba nadal w promocji, z tego co byłam 3 dni temu w Biedronce, 8,99. Także myślę, że warto, 70 sztuki odkładamy. Słuchajcie, przesłam następne skończone płatki. To jest taka firma. Już. To jest taka firma Biedronkowa. I słuchajcie, chcę się pochwalić, bo oczywiście mają te wrąbki. Wygląda jak płatek. O, ma te wrąbki, płatek na około. Każdy. Trzeba naprawdę wielkiej siły, żeby go chyba w ogóle. Bardziej się posiepie, niż dostaniemy się do środka. Ja jestem zauroczona tymi płatkami i będę je kupowała. Moja trójca, czwórca już dawno zdenkowana, więc zostały tylko te. Wapno, multivitamina, witamina C. U mnie to zawsze musi być, tak jak te chusteczki z Biedry. Tanie, dobre, to też z Biedronki, tak, dla dyskontu robione, więc to jest kwestia 2,99 za jeden flakonik, tubkę jak zwał, tak zwał. Ja jestem zauroczona nimi i zawsze u mnie są. Tu przyniosłam olej, wiem, że to dziwne, ale ja jestem dziwna, więc i olej też powinien być. Słuchajcie, to jest olej mazowiecki, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Kupię go jeszcze z taką właśnie małą butelę, bo teraz mam taką większą, nie wiem co to za olej kujawski, a nieważne. W każdym razie, ja tak bardzo dużo nie używam oleju, więc taka maleńka buteleczka naprawdę mi na długo starczyła. I wrócę do niego. On nie był chyba drogi, chociaż zawsze te mniejsze pojemności wychodzą drożej niż te duże, bo to wtedy hurtowo. Ale ja jestem zadowolona i do niego wrócę. No oczywiście mój ulubieniec totalny. Fairy. Sensitive. Słuchajcie, ostatnio chyba miałam cytrynowe. Pamiętacie? Pokazywałam wam. W każdym razie tamten też rewelacyjnie się u mnie sprawdził. Tamten bardziej intensywnie pachniał. Jeszcze dłonie po umyciu, wytarciu, ręcznik jeszcze pachniały. Ten oczywiście tak samo. Bardzo delikatny zapach. I ostatnia rzecz do mycia podłóg. Uniwersalny. On nie był też drogi. Uniwersalny. Cytrynowy naprawdę bardzo ładnie pachniał. I tu chyba producent zaraz wam powiem, ile nakrętek. 3 nakrętki na 5 litrów wody. Ja dodawałam 2 i też było spoko. I teraz słuchajcie, moje gagatki zrobiły mi niespodziankę. Wrzuciły mi 2 tutki od ręcznika małego i 2 tutki od papieru toaletowego. Słuchajcie, zobaczyły kiedyś moje gagatki, czyli mój mąż i moja córcia. Zobaczyły, jak ja oglądam moją ulubioną, jedną z ulubionych youtuberek. Przepraszam was. Gdzie mąż jej włożył do projektu Denko zużytą tutkę po papierze toaletowym. I tak im się to spodobało. To już jakiś czas temu było, dobre 2, może nawet 3 miesiące temu. I słuchajcie, też ja mam taką dość torbę, dość pojemną, taki neseserek, zamykany na suwaczek, więc nie widać co ja tam, no widać jak otwieram, wkładam nowe Denko, ale to było tak na dnie, więc zrobiłem mi psikusa i mi się właśnie, wracając do tej youtuberki, to jest Ania, ale nie powiem jakiego kanału, bo nie wiem czy mogę, ale pozdrawiam serdecznie, ona mnie nie ogląda, ale może kiedyś trafi na mój kanał. I tam mi się podobało właśnie, jak wrzucił mąż zużytą tutkę po papierze, mi też się spsocili, ale to chyba każdy używa, więc żadnej tutaj bulwersy nie będzie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki szybki denko wam się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam do kciukowania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No zawsze coś tam się dzieje. Zajrzyjcie też na mój drugi kanał. Tam mniej się dzieje, ale myślę, że coś tam każdy dla siebie znajdzie. Ja się cieplutko z wami żegnam. Pa, pa.